Rozdział dziewiąty. Doktor Bauerstein. Dotychczas nie miałem okazji powtórzyć Lorenzowi słów mojego przyjaciela, ale kiedy zły i pełen urazy wyszedłem z domu, zobaczyłem właśnie młodszego Kewendysha. Na placu krokietowym postukiwał bez celu w dwie bardzo stare kule jeszcze starszym młotkiem. Nadarzyła się świetna sposobność. Nie chciałem zwlekać, by Płaro mnie nie uprzedził. Co prawda nie rozumiałem sensu zagadkowego zdania, liczyłem jednak, że odpowiedź Lorenza naprowadzi mnie na jakiś ślad. Podszedłem do niego żywo. Szukałem cię właśnie, rozpocząłem niezgodnie z prawdą. Czyżby? Aha, chodzi o to, że mam dla ciebie wiadomość od Płarota. Od Płarota? Tak, prosił żeby ci to powiedzieć, jak będziemy sam na sam. Zniżyłem głos w sposób znaczący i bystro spojrzałem Lorenzowi w oczy. Podobno zawsze miałem pewne zdolności w kierunku, jak to się mówi, stwarzania atmosfery. No i co? zapytał. Jego śniada twarz absolutnie nie zmieniła wyrazu, czy nie domyślał się o co może chodzić. Płaro prosił, żeby ci powiedzieć. Podjąłem niemal szeptem, że możesz spać spokojnie, jeżeli znajdziesz brakującą filiżankę po kawie. Cóż to u diabła znaczy? spojrzał na mnie z nieudawanym zdumieniem. Nie rozumiesz? Ani trochę, a ty? Bezradnie rozłożyłem ręce. O jaką filiżankę chodzi? Nie mam pojęcia. O filiżankach może coś wiedzieć Dorkes lub któraś z dziewczyn. To ich sprawa nie moja. O filiżankach do kawy wiem tylko tyle, że mamy jeden nigdy nieużywany komplet. Istne cudo: stary łosyste. Ty nie znasz się na porcelanie, prawda, Hastings? Nie znam się, przyznałem. Wiele tracisz, to rozkosz wziąć do ręki piękną starą sztukę lub bodaj na nią spojrzeć. Co odpowiedzieć mojemu przyjacielowi? Że nie rozumiem, czego chcę. Dobrze. Zawróciłem w kierunku domu, ale Lorenz krzyknął za mną. Co to była za wiadomość, Hastings? Mógłbyś powtórzyć? Możesz spać spokojnie, jeżeli znajdziesz brakującą filiżankę po kawie. Naprawdę nie rozumiesz? — Nie — odpowiedział z wahaniem. — Zupełnie nie rozumiem, ale... ale to wielka szkoda. W domu odezwał się Gong. Razem weszliśmy do holu. Poirot, zaproszony na lunch przez Johna, siedział już godnie za stołem. Na mocy milczącego porozumienia tragedia stała się tematem tabu. Rozmawialiśmy o wojnie i o różnych innych sprawach. Kiedy jednak Dorke spodała sery i herbatniki i wyszła z jadalni... Poirot zwrócił się do pani Cavendish. Stokrotnie przepraszam, madam, że wracam do bolesnych wspomnień, ale mam drobny pomysł. Drobne pomysły małego belga stały się przysłowiowe. Pragnąłbym zadać parę pytań. — Mnie? Bardzo proszę. — Nad wyraz pani uprzejma, madam. Twierdzi pani, że drzwi prowadzące z pokoju panny Sinti do sypialni pani Ingletop były zaryglowane. Czy to się zgadza? Oczywiście, zdziwiła się Mary. Mówiłam przecież podczas rozprawy. Były zaryglowane? Tak. Innymi słowy, podjął Płaro, jest pani pewna, że drzwi były zaryglowane, nie zamknięte na klucz. Aha, rozumiem, o co panu chodzi. Powiedziałam, że były zaryglowane, mając na myśli, że nie mogłam ich otworzyć. Później stwierdziliśmy, że wszystkie drzwi wiodące do pokoju pani Ingletop były zaryglowane od środka. Ale jak pani uważa, te drzwi mogły być równie dobrze zamknięte na klucz? Tak. Po wejściu do sypialni nie zwróciła pani uwagi, czy drzwi do pokoju panny Sinti były zaryglowane? Chyba, zdaje mi się, że tak. Ale nie widziała pani? Nie, chyba nie widziałam. Ja widziałem, wtrącił nagle Lorenz. Przypadkiem spojrzałem w tamtą stronę, drzwi były zaryglowane. To rozstrzyga wątpliwości, powiedział Poirot żałosnym tonem. Nie mogłem pohamować złośliwej uciechy na myśl, że chociaż jeden jego drobny pomysł okazał się pudłem. Po lunchu Poirot poprosił, abym towarzyszył mu w drodze do osady. Przystałem, lecz nader sztywno. Urażony jesteś, prawda? zagadnął mnie w drodze przez park. Bynajmniej odparłem lodowato. To dobrze. Uwolniłeś mnie od wielkiego zmartwienia. Spodziewałem się odmiennej reakcji. Sądziłem, że mały belk zwrócił uwagę na chłód mojego zachowania, ale życzliwa nuta jego słów łagodziła moje urazy. Lody stopniały. Powtórzyłem Lorenzowi twoje słowa. I co on na to zbaraniał, prawda? Tak, nie miał pojęcia, o co ci może chodzić, to pewne. Liczyłem na to, że Płaro będzie zawiedziony, więc bardzo się zdziwiłem, gdy powiedział, że oczekiwał czegoś podobnego i gorąco mi dziękuję. Ambicja powstrzymała mnie od dalszych pytań. Panny Sinti nie było na lunchu, zmienił temat mój przyjaciel. Dlaczego? Dziś wróciła do pracy, jest teraz w szpitalu, odpowiedziałem. To sympatyczna, dzielna młoda osóbka, no i bardzo ładna. Przypomina mi obrazy, które widywałem we Włoszech, chętnie obejrzałbym jej aptekę. Jak myślisz, zechce mi ją pokazać? Będzie zachwycona. Co dzień tam jeździ? Środy ma wolne, a w soboty wraca na lunch. Aha. Postaram się zapamiętać. Kobiety ciężko teraz pracują, a nasza miła Cynthia. ta ma dobrze w głowie. Tak, o ile mi wiadomo, musiała zdać trudny egzamin. Ma się rozumieć, przecież to bardzo odpowiedzialna praca. W aptece jest dużo groźnych, gwałtownie działających trucizn. Tak, nawet nam i pokazywała. Trucizny przechowuje w małej, zamkniętej szafce. Bardzo na nie uważa. Wychodząc z pokoju zabiera zawsze klucz. Zrozumiałe. Ta szafka znajduje się blisko okna? Nie pod przeciwległą ścianą. Dlaczego o to pytasz? Płaro? wzruszył ramionami tak sobie coś mi przyszło do głowy wstąpisz do mnie staliśmy już przed domkiem zamieszkałym przez uchodźców dziękuję chyba czas na mnie chciałbym wrócić okrężną drogą przez las lasy okalające styles są urocze po spacerze przez skąpane w słonecznym żarze parkowe trawniki rozkosznie było błąkać się bez celu cienistymi przesiekami w bezwiecznym powietrzu świergot ptactwa jak gdyby przycichł zmartwiał. Minąłem sporą polanę i ostatecznie ułożyłem się na murawie pod wspaniałym starym bukiem. Żywiłem dobre łagodne uczucia wobec całej ludzkości. Nawet puarotowi wybaczyłem niedorzeczną tajemniczość. Nie miałem pretensji do świata, zacząłem ziewać. Następnie pomyślałem o morderstwie, wydawało mi się odległe, nierealne. Znowu ziewnąłem. A może tej zbrodni wcale nie popełniono? Naturalnie, to był koszmarny sen. W rzeczywistości Lorenz zabił młotkiem krokietowym Alfreda Ingletopa, ale dlaczego John tak się tym przejął? Dlaczego wrzeszczy, powtarzam, nie życzę sobie tego? Ocknąłem się raptownie i od razu stwierdziłem, że jestem w wyjątkowo niezręcznej sytuacji. O dziesięć kroków ode mnie stali naprzeciw siebie John i Mary i najwyraźniej się sprzeczali. Nie zdawali sobie sprawy z mojej obecności, bo John rzucił ponownie zdanie, które wyrwało mnie ze snu: Powtarzam, Mary, nie życzę sobie tego. Jakie ty masz prawo ganić moje postępowanie? Dobiegł mnie oziębły, spokojny głos Mary narażasz się na plotki, matkę pochowano w sobotę, a ty odbywasz już spacery z tym człowiekiem. A, chodzi ci tylko o plotki miejscowych kumoszek? Nie, mam dosyć tego gościa. Po co ci jakiś cudzoziemiec? Kropla cudzoziemskiej krwi nieźle robi, zapobiega angielskiej tempocie. Spojrzałem na Mary. Płomień w jej oczach przeczył lodowatemu głosowi. Wcale się nie zdziwiłem, że twarz Johna spurpurowiała. — Mary! — Co? — zapytała, nie zmieniając tonu. — Czy mam rozumieć, że chcesz widywać się z Bauersteinem wbrew moim wyraźnym życzeniom? — Jeżeli zechcę, tak. — Życzysz sobie wojny? — Nie. Ale uważam, że ty nie masz prawa dobierać mi przyjaciół. Czy sam nie utrzymujesz kontaktów, które mnie mogłyby się nie podobać? John cofnął się o krok. Pobladł wyraźnie. — O czym ty mówisz? — bąknął niepewnie. — A widzisz — podjęła spokojnie pani Cavendish — teraz zrozumiałeś, że nie przysługuje ci wobec mnie prawo krytyki. John spojrzał błagalnie na żonę, na jego twarzy odmalował się smutek. Prawo. Czy mnie nie przysługuje prawo? Wyciągnął do niej ręce. Mary. Przez moment miałem wrażenie, że pani Cavendish łagodnieje, później odwróciła się szybko. Żadne prawo. Postąpiła kilka kroków, lecz John dogonił ją, chwycił za rękę. Mary, ty kochasz tego. tego Bowensteina? Zawahała się znowu jej twarz przybrała wyraz stary jak świat, a przecież zawsze nowy. Był to uśmiech egipskiego sfinksa. Cofnęła się i odchodząc szybko rzuciła przez ramię. Być może John został na polanie jak skamieniały. Ostentacyjnie porzuciłem kryjówkę depcząc po drodze suche gałązki. John odwrócił się żywo, ale na szczęście przyjął widocznie, że dopiero co nadszedłem. O, Hastings ucieszył się. — Odprowadziłeś tego cudaka do domu. Pocieszny facet, czy rzeczywiście taki cwaniak? W swoim czasie uchodził za jednego z najlepszych detektywów. Ha! Coś w tym musi być. Parszywy ten świat, co? — Tak sądzisz? — Pewnie. Choćby ta cała piekielna historia. Po domu wałęsają się faceci ze Scotland Yardu. Nie wiadomo nigdy, skąd nagle wyskoczą. Są żniste nagłówki w prasie całego kraju — Niech licho porwie przeklętych pismaków. Dziś rano cała banda stała przed bramą. Gapili się, nic po niech. Cholera, wie na co, jak w bezpłatnym gabinecie figur woskowych. Ładna historia. Uszy do góry, John. Spróbowałem dodać mu ducha. Wszystko się kiedyś kończy. Ale może trwać wystarczająco długo, żeby nas wykończyć raz na zawsze. Gadanie, za się przejmujesz. Jak tu się nie przejmować? Na każdym kroku gapią się na nas ci przeklęci idioci z rozdziawionymi gębami. Ale nie to najgorsze. A co? John zniżył głos. Nie rozumiesz, Hastings? Wciąż prześladuje mnie jak koszmar pytanie kto zabił? Czasami prawie wierzę, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, bo widzisz, widzisz, Hastings, kto mógł zabić? Ingletop nie wchodzi w rachubę, więc kto? Nikt mi do głowy nie przychodzi. To znaczy nikt, prócz kogoś z nas. Istotnie. To był koszmar. Zabił ktoś z nas. Nie ma innego rozwiązania, chyba że nagle pojaśniało mi w głowie. Zagadkowe poczynania Płarota, jego tajemnicze miny, aluzje, robiło się coraz widniej. Oczywiście. Wszystko do siebie pasuje. Czemu nie wpadłem wcześniej na taki pomysł? Ach, głupiec, głupiec ze mnie. Co za ulga dla wszystkich. Nie, John, powiedziałem. Nikt z nas nie jest mordercą. To wykluczone. Wykluczone? Powtórzył. Wiem, ale. Kto w takim razie? Nie domyślasz się? Nie. Rozejrzałem się przezornie i zniżyłem głos doktor Bauerstein, szepnąłem. Niepodobna. Dlaczego? Jaką u Boga Ojca korzyść mogłaby mu przynieść śmierć matki? Nie mam pojęcia, wyznałem, ale powiem Ci coś lepszego. Poirot tak sądzi. Poirot? Naprawdę skąd wiesz? Powiedziałem Johnowi o wrażeniu, jakie wywarła na moim przyjacielu wiadomość, że Bauerstein był w Styles Court krytycznego wieczora i dodałem od siebie. Poirot powtórzył dwa razy. To zmienia wszystko. Dużo myślałem na ten temat. Słuchaj, Ingletop twierdzi, że filiżankę z kawą postawił na stole w holu. Właśnie wtedy zjawił się Bauerstein. Ingletop prowadził go przez hol do salonu facet mógł niepostrzeżenie wrzucić strychninę do kawy jak sądzisz hm zastanowił się kevendish piekielne ryzyko tak ale rzecz możliwa jeszcze jedno skąd bauerstein mógł wiedzieć że kawa jest przeznaczona dla matki nie mój drogi to się nie trzyma kupy nagle przypomniało mi się coś innego masz rację nie tak było, słuchaj. I opowiedziałem o próbce kakao zawiezionej do pracowni analitycznej w Tedmister. John zareagował identycznie jak ja w swoim czasie. Po co? Przecież Bauerstein badał kakao. W tym sęk. Rozumiesz? Bauerstein badał kakao. Jeżeli jest mordercą, cóż prostszego niż zamienić próbkę i do analizy oddać czyste kakao? Oczywiście nie wykryto by w takim razie strychniny, no i nikt nie mógłby podejrzewać Bauersteina. Nikt nie wpadłby na pomysł powtórnej analizy. Nikt. Z wyjątkiem Puarota. Czy ja wiem? A co z goryczą, której kakao nie może przecież zneutralizować? Na ten temat wypowiedział się tylko Bauerstein. Są jeszcze inne możliwości. To przecież wielki autorytet w zakresie toksykologii. W zakresie czego? Przerwał John. Toksykologii, nauki o działaniu trucizn, wyjaśniłem. Widzisz, John, taki specjalista mógłby znaleźć sposób na pozbawienie strychniny charakterystycznego smaku. Albo nie użył strychniny, tylko jakiejś mało znanej trucizny, która działa podobnie. Może masz rację. Ale zastanów się, jak mógł to zrobić, przecież kakao nie było na parterze. Właśnie. Nie było przyznałem opornie. W tej chwili przeraziła mnie potworna myśl. Modliłem się o to, by nie wpadł na nią Kevendish. Zerknąłem nań spod oka. Miał zatroskany, ale spokojny wyraz twarzy. Doznałem niewysłowionej ulgi, bo ta straszliwa myśl wyrażała się w słowach doktor Bauerstein mógł mieć wspólniczkę. Nie, kobieta o urodzie Mary Kevinish nie mogła być morderczynią, chociaż chociaż w historii znane są przypadki bardzo pięknych trucicielek. Przypomniałem sobie rozmowę przy podwieczorku w dniu mojego przyjazdu do Styles Court. Przypomniałem sobie dziwny błysk w oczach Mary, kiedy mówiła, że trucizna jest bronią kobiet. Przypomniałem sobie jej zdenerwowanie wieczorem krytycznego wtorku. Może pani Ingletop odkryła, co łączy Mary z Baulesteinem i zagroziła, że powie Johnowi. Może zbrodnia miała zapobiec kompromitacji. Albo zagadkowa rozmowa między Płarotem a panną Howard. Czy taki miała sens? Czy w tę potworną prawdę wzbraniała się uwierzyć Ewelina? Niestety... Pasują do siebie wszystkie fragmenty. Cóż dziwnego, że panna Howard napomknęła o zatuszowaniu sprawy. Teraz dopiero zrozumiałem jej niedokończone zdanie, ale sama Emilia. W głębi serca przyznawałem jej rację, pani Ingletob nie mogła chcieć takiej hańby dla nazwiska Kevendisów, wolałaby z pewnością, by zbrodnia uszła bezkarnie. I jeszcze jedno, mój drogi, podjął John tak spokojnie, że odczułem wyrzuty sumienia, podważa twoją hipotezę. Co takiego? Zapytałem kontent, że nie zainteresowała go szerzej kwestia, jakim sposobem trucizna mogła trafić do kakao. Fakt, że Bauerstein zażądał sekcji zwłok. Nie musiał. Wilkins chętnie przypisałby zgon chorobie serca. Tak. Ale co tu wiadomo? Może Bauerstein chciał się zabezpieczyć na wszelki wypadek? Mogły wyniknąć plotki. Minister spraw wewnętrznych mógł nakazać ekshumację. Sytuacja znanego specjalisty byłaby wtedy bardzo niewyraźna. Nikt by nie uwierzył, że on właśnie mógł potraktować serio koncepcję choroby serca. — Tak, to prawdopodobne — John zamyślił się na chwilę — ale niech pęknę, jeżeli wiem jakie mógł mieć motywy przeraziłem się znowu. Widzisz, podchwyciłem śpiesznie, to pewno trop całkiem mylny. No i pamiętaj, to historia ściśle poufna. Oczywiście możesz mi nie przypominać. Rozmawiając po drodze zdążyliśmy już minąć boczną furtkę parkanu. Dobiegły nas głosy, bo herbatę podano pod starym platanem jak w dzień mojego przyjazdu. Sętia wróciła już ze szpitala, więc usiadłem obok niej i oznajmiłem teraz, że Poirot chciałby zwiedzić jej aptekę. Naturalnie, zawołała, chętnie mu wszystko pokażę. Najlepiej niech wpadnie któregoś dnia na herbatę. Muszę ustalić z nim termin. Bardzo go lubię, strasznie zabawny mały cudak. Raz kazał mi odpiąć broszkę i zaraz przypiąć. Powiedział, że jest umieszczona asymetrycznie. To jego mania roześmiałem się wesoło. — Pewno, że mania. Umilkliśmy na chwilę. Później dziewczyna zerknęła w stronę Mary Kewendish i zniżywszy głos powiedziała. — Proszę pana, słucham. Po podwieczorku chciałabym z panem pomówić. Jej spojrzenie ku Mary dało mi do myślenia. Uprzytomniłem sobie, że te dwie kobiety za sobą nie przepadają. Po raz pierwszy zastanowiłem się nad przyszłością panny Medek. Pani Ingletop nie zabezpieczyła jej w żaden sposób, sądziłem jednak, że John i Mary zaofiarują swój dom dziewczynie przynajmniej do końca wojny. Wiedziałem, że Kevin Dish bardzo ją lubi i niechętnie zgodziłby się na rozstanie. Tymczasem wrócił John, który przed chwilą poszedł do domu. Jego spokojna zazwyczaj twarz zdradzała znaczne wzburzenie. Niech diabli wezmą detektywów, zawołał co oni wyrabiają? Byli we wszystkich pokojach, wywrócili wszystko do góry nogami. Coś okropnego. Widocznie skorzystali z naszej nieobecności. Już ja pogadam z Jepem, jak go spotkam. Łobuzy! warknęła panna Howard. Muszą udawać, że mają coś do roboty, dodał Lorenz. Mary Kevendish nie zabrała głosu. Po herbacie zaproponowałem Sinty spacer i ramię w ramię ruszyliśmy wolno w stronę lasu. Słucham panią, powiedziałem, gdy liście zasłoniły nas przed ciekawymi oczyma. Syntia zerwała kapelusz z głowy, usiadła na murawie, promienie słońca zabłysły złotem na jej rudawych włosach. Proszę pana, zaczęła. Pan był od początku bardzo dobry i wie pan tak dużo. W tej chwili uprzytomniłem sobie, że mała Syntia jest urocza. Nieporównywaniem milsza od pani Kevendish, która nie mówi nigdy podobnie przyjemnych słów. Słucham panią, powtórzyłem zachęcająco, gdy dziewczyna zawahała się po udanym wstępie. Chciałabym poprosić pana o radę. Można? Naturalnie. Ciocia Emilia mówiła nieraz, że mnie zabezpieczy. Widocznie zapomniała albo nie wyobrażała sobie, że niedługo umrze. Tak czy inaczej, zostałam bez żadnego zabezpieczenia, no i nie mam pojęcia, co robić. Jak pan sądzi, czy zaraz powinnam się stąd wynieść? Z pewnością nie. Rodzina Kewendiszów nie chciałaby rozstać się z panią. Dziewczyna umilkła. Zaczęła gładzić trawę szczupłą dłonią. Mary chciałaby, podjęła wreszcie, nie znosi mnie. Nie znosi pani? zawołałem zdziwiony. Tak, nie wiem dlaczego. W każdym razie nie może na mnie patrzeć. On także. Na pewno myli się pani, zaoponowałem gorąco. Przeciwnie, John bardzo panią lubi. Ach, John miałam na myśli Lorenza. Naturalnie, nie dbam o niego, może mnie nie cierpieć, ale to przykro, jak nikt człowieka nie kocha. Także pomysł panno Syntio, zawołałem wszyscy za panią przepadają, na przykład John albo panna Howard. Dziewczyna skutno pochyliła głowę. Tak, wiem, John mnie lubi, a poczciwa Iwi burczy wciąż, ale nie skrzywdziłaby muchy. Za to Lorenz unika mnie jak może, a Mary ledwie zdobywa się na jako taką uprzejmość. Mary chce, żeby Iwi tu została, prosi ją o to i prosi, a mnie jak gdyby nie widziała, więc więc nie wiem co robić. I biedna Sentia rozpłakała się nieoczekiwanie. Nie mam pojęcia, co mnie wzięło. Może uroda dziewczyny, w której rudawych włosach słońce zapalało złociste iskry. Może uczucie ulgi, że mam przy sobie kogoś absolutnie wolnego od podejrzeń o zbrodnie. Może zwyczajna litość dla młodości i sieroctwa. Tak czy inaczej ująłem jej drobną rączkę i powiedziałem nieporadnie zostań moją żoną, Syntio. Mimo woli trafiłem na najwłaściwszy środek przeciwko łzom. Dziewczyna wyprostowała się energicznie i rzuciła szorstko. Czy pan oszalał? Poczułem lekką urazę. Nie oszalałem, mam zaszczyt prosić panią o rękę. Ku mojemu zdumieniu wybuchnęła śmiechem i nazwała mnie kochanym głuptaskiem. Strasznie pan dobry, dodała, ale sam pan wie doskonale, że pan nie chce się ze mną ożenić. — Właśnie, że chcę. Mam mniejsza o to, co pan ma — przerwała. Ale nie chce pan tego małżeństwa. No i ja nie chcę. — A, to rozstrzyga kwestię — powiedziałem sucho. Nie widzę jednak powodu do śmiechu. W oświadczynach nie ma nic komicznego. Istotnie, następnym razem ktoś inny przyjmie pańskie oświadczyny, do widzenia i dziękuję, dodał mi pan ducha. Roześmiała się raz jeszcze i z tym śmiechem zniknęła za drzewami, a ja osądziłem, że scena była wysoce niesmaczna. Nagle przyszło mi do głowy, że warto by iść do osady i porozmawiać z Bauersteinem. Ktoś winien mieć go na oku, a jednocześnie moja wizyta rozproszy zapewne obawy doktora, że może być podejrzany. Przecież sam Poirot ocenia wysoko moje zdolności dyplomatyczne. Zgodnie z tym planem poszedłem do małego domku, w którego oknie wisiała stale kartka z napisem: Pokoje do wynajęcia. Wiedziałem, że Bauerstein tam rezyduje. Drzwi otworzyła kobieta w podeszłym wieku. Dzień dobry, powitałem ją. Doktor Bauerstein w domu? Spojrzała na mnie ze zdziwieniem. To nic pan nie słysza? O czym? Właśnie o nim. A co się stało? Załatwiony. Jak to nie żyje? Żyje, ale wzięła go policja. Policja? Dech mi zaparło. Doktor Bauerstein aresztowany? Tak, no i nie słuchałem dalej co tchu ruszyłem na poszukiwanie płarota.